Cześć, witam. Godzina za 10:08. Jestem już cały spakowany po śniadaniu. Zbieram manatki. Motocykl spakowany. Namiot sobie jeszcze tylko suszy tam. Zostało mi 10 minut do wyjazdu. Dzisiaj 690 km czy coś takiego. Praktycznie bez przystanków. Chcę to zrobić na raz. Może tylko jeden, żeby rozprostować nogi i napić się. A nie, przepraszam, że też będę musiał tankować, no to tak. No więc cel, Szczawnica. Tam mam dzisiaj spotkanie rodzinne. A propos tego kempingu, nad samą rzeką, jedynie co, to o 4 rano strasznie hałasowało jakieś promy, pociągi, samochody, w ogóle nie dało się spać, masakra. Kempingu nie polecam. Nie. A najlepiej jak przyjechałem tutaj, to w ogóle cała procedura rejestracji była tak skomplikowana, że musiałem podać moje prawo jazdy, numer prawa jazdy, paszport, adres, podpisać zgodę, że jestem podwójnie zaszczepiony i w ogóle, no masakra. Na innych wcześniejszych polach nikt nic nie pytał, tylko kurde, płaciło się i cześć, nie? Tutaj ta procedura jednak jest trochę dziwna. No, Austria, państwo policyjne w sumie, to trochę dziwnie to wygląda. Okej, do zobaczenia z trasy. Na razie, hej. Dzień zapowiada się słonecznie. Opuszczam kemping, żegnając się z przemiłą parą Francuzów z dwójką małych dzieci. Na temat kempingu nie mam nic miłego do powiedzenia, bo strasznie się nie wyspałem ze względu na dużą ilość hałasów nad ranem. Ruszam w ostatni odcinek trasy. Do przejechania 690 km głównie autostradami, więc nie będzie za bardzo widoków. Dzisiaj dojadę do Polski i będzie to cel mojego wyjazdu. Wskakuję na autostradę i obieram kierunek na północny wschód. Króciutka przerwa na parkingu, zdejmę sobie kamerki, bo w sumie zapomniałem, że to jest Austria i w Austrii nie wolno nagrywać. Jak policja cię zatrzyma i sprawdzą ci kamery i udowodnią ci, że nagrywałeś, to dostaną dużą karę. Więc chowam kamery, ale jeszcze dodatkowo, w sumie mógłbym ryzykować, ale dodatkowo bardzo to lepiej mi przy dużych prędkościach głową, jak mam kamerę na kasku, więc wolę sobie ją zdjąć, a że teraz będę cały czas leciał autostradami, to nie chcę, żeby mi tak głową waliło. Jeszcze tylko szybkie tankowanie i połykam dalsze kilometry. Austriackie autostrady są płatne, a płatności dokonuje się za pomocą zakupu winety. Najkrótszy okres, na jaki można wykupić winetę, to 10 dni, a koszt za motocykl w 2021 roku wynosił 5 euro. Radosne myśli o spotkaniu z rodziną tak zaprzątnęły mi głowę, że nie zauważyłem, kiedy wjechałem na Słowację. Szybka przerwa na piciu, rozprostuję kości i śmigam dalej. Pogubił mi się tom coś, nie wiem o co chodzi, kurde.
Wiecie co, nie jestem zadowolony z tego Tomtoma. Nie kupujcie 550. Swojego TomToma. Mówię to z dużą dozą sarkazmu. Na każdym wyjeździe sprawia mi, jakby to powiedzieć, dużo figli. Taki mały dowcipniś. Przez pierwszą połowę Słowacji tnę autostradami. Nawierzchnia jest bardzo dobrej jakości. Opad dla motocyklistów nie ma. Kiedy zaczęło mi doskwierać zmęczenie, postanowiłem zjechać na drogi krajowe, aby kontynuować podróż. Muszę przyznać, że od razu lepiej. Monotonny krajobraz został zastąpiony pięknymi widokami. Droga wije się pośród zielonych pagórków oraz dziesiątek małych miasteczek. Przyznaję, że zwiedziłem już trochę świata, ale Słowacji nie znam wcale. A szkoda, bo kraj ma piękne krajobrazy i dużo ciekawych miejsc. Postanowiłem, że na Słowację jeszcze wrócę. Otaczająca mnie przyroda, klimat oraz architektura coraz bardziej dawał do zrozumienia, że do Polski jest coraz bliżej. Po chwili dojeżdżam do przejścia granicznego Trestena-Hyżne, które wydaje się być opuszczone. Mijam słowackich pograniczników, nikt nic nie sprawdza. Wjeżdżam do Polski. Obieram drogę krajową 957 na Czarny Dunajec, a potem na Nowy Targ. Tak się cieszę, że jestem w Polsce. Trochę mnie tu nie było, więc dostrzegam dużo zmian na korzyść, chociażby jak dużo lepsze drogi niż te, które ja pamiętam. Po mojej prawej mijam Jezioro Czorszczyńskie, a za nim miejscowość Grywał. Jestem na drodze 969 i jadę w kierunku wschodnim. Została mi ostatnia prosta do Szczawnicy. Więc to coś, czego się nie mogłem doczekać, to jest właśnie to, słuchajcie. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz go jadłem. Czegoś takiego nie ma w zachodniej Europie, żeby na stacji benzynowej dostać hot doga. Mega, po prostu mega, słuchajcie. Okej, jestem już jakieś dosłownie 5 minut od Szrawnicy. Za moment, dosłownie za 10 minut spotkam się z rodziną i będę tutaj bawił przez 4 dni. Razem z nimi, a później z powrotem będę wracał do UK. Jeszcze nie wiem, którędy. Podejmę decyzję wtedy, kiedy podejmę jakiś plan. Po przejechaniu 3594 km wjeżdżam do Szczawnicy, małego miasteczka w Pieninach, gdzie spędzę następne kilka dni. Jest to miejsce docelowe tej wyprawy, ale spokojnie, nie jest to jeszcze ostatni odcinek, bo przecież będę musiał wrócić. Same miasteczko wygląda na zadbane, a ja nie mogę się doczekać spotkania z rodziną.
Kłoszczownica to małe miasteczko słynące z sanatoriów oraz pijalni wód leczniczych. Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu górnych dróg oddechowych. Szczawnica posiada obecnie 8 czynnych źródeł mineralnych. Pierwsze wzmianki o Szczawnicy pochodzą z 1413 roku. Największy rozwój miasta nastąpił w latach 60. XX wieku. Kolej linową na Palenicę oddano do użytku w 1991 roku. Później zmodernizowano w 2005. Właścicielem są Polskie Koleje Liniowe. Cześć, witam ze Szczawnicy. Przyjechałem tutaj wczoraj wieczorem na spotkanie rodzinne. Wczoraj nic nie nagrywałem z tego względu, że sami wiecie jak to jest. Po prostu nie mogliśmy się nagadać do późnej nocy. Piwko, jedzonko i tak dalej. A dzisiaj zwiedzanie, idziemy właśnie coś tam zobaczyć i w miarę na bieżąco pokażę Wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Także ogólnie pierwsze wrażenie naprawdę fajnie. Drugie wrażenie jest tylko takie, że utrudniona płatność kartami. Nie jestem do tego przyzwyczajony, właściwie wszędzie wszystko płacę kartą. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem gotówkę ze sobą. A tutaj jednak jest tak, że dużo ludzi woli mieć płatność w gotówce. Dzisiaj to pospacerowałem, powiem Wam. Byłem chyba praktycznie wszędzie w Szczawnicy. Bardzo przyjemnie, bardzo malowniczo. Bardzo fajne restauracje, knajpki, bary, kawiarnie. Jedynie co, to dosyć drogo. I drugi minus, to bardzo dużo ludzi. Poza tym jest naprawdę ciekawie. Jest tutaj co robić. Szczególnie piesze wycieczki. Oj, można sobie pochodzić, jak ktoś lubi. Powoli będę zbierał się na jedzenie. Znalazłem rewelacyjną knajpę, w której już byłem 2 razy, słuchajcie. Nazywa się Pod Siekierkami, serwują domowe jedzenie. No właściwie większość tutaj knajp serwuje domowe jedzenie, domowe obiady. Natomiast ci są wyjątkowi, ponieważ są bardzo smaczni i dosyć niedrodzy. Ale za to mega busy, jak to się mówi w Anglii, czyli bardzo dużo ludzi tam jest. No więc na stolik nieraz trzeba czekać około 20-30 minut. Ale wierzcie mi, że naprawdę warto. Jedzenie pierwsza klasa. Wąwóz Homole to jedna z największych atrakcji Pienin. Na terenie wąwozu kiedyś poszukiwano cennych kruszców i skarbów. Dzisiaj zwiedzamy dolinę w Homolach. Z moją ukochaną, cudowną małżonką. Nie przygotowałeś się. No nie. Po zwiedzeniu wąwozu udaliśmy się niebieskim szlakiem wzdłuż granicy słowacko-polskiej w kierunku schroniska pod Durbaszką. Sami zobaczcie, jak tu pięknie. Dotarliśmy do schroniska. W pysznym jedzonku tutaj i chwili odpoczynku. Udajemy się teraz z powrotem do Jaworek, co zajmie nam jakieś 30 minut. No i tylko teraz ostatnie 30 minut do Jaworek. A tam piwko i lody. Wiecie, co jest gorąco? Piękny, cudowny dzień. Dzisiejszy dzień zaczynamy od zwiedzania zamku w Niedzicy. Zaraz Wam zaprezentuję całą ekipę w pełnej okazałości. Proszę bardzo. Krzysztof, Oskar. Jest mój syn. Ania. A teraz idziemy przed siebie na zwiedzanie zamku. Z
Zamek w Niedzicy został wzniesiony w połowie XIV wieku jako fortyfikacja broniąca północnej granicy Węgier. Wnętrza zamku zaadoptowano na cele muzealne, a muzeum rozpoczęło działalność w 1963 roku. Zgromadzone obiekty pochodzą z prac wykopaliskowych z terenu zamku. Dodatkową atrakcją zamku są tarasy widokowe, z których można podziwiać piękno okolicy. Jestem na przepięknym tarasie widokowym. Zobaczcie, jaki tu jest ten widok. No więc taka ciekawostka, że ostatni właściciele, którzy byli z linii rodu węgierskich, czyli Węgrzy tak naprawdę, mieszkali w tym zamku do 1945 roku. Po 1945 roku zamek popadł w ruinę totalną i był odrestaurowany pomiędzy 1953 a 1956 rokiem. Ale powiem szczerze, że jak oglądałem zdjęcia, to ten zamek naprawdę był ruiną. To kompletna ruina, to nie dało się nic robić, mieszkać, nawet chodzić po środku, bo część murów była zawalona, schody praktycznie nie istniały. Ale dzisiaj po odrestaurowaniu tego obiektu wygląda to naprawdę bardzo dobrze. No i po zwiedzaniu zamku w Niedzicy teraz udaję się do wozowni zobaczyć kolekcję różnych woźnic i wozów wyprodukowanych przez braci Buraków. Taka śmieszna nazwa, znaczy ma takie śmieszne nazwisko. A propos zamku w Niedzicy, jest okej, ale bardzo malutki zamek, słuchajcie. Nie ma tam za wiele do zwiedzania, więc od razu mogę wam powiedzieć, że nie wiem, czy to było warto, jeśli chodzi o cenę biletu, bo tak naprawdę było dosłownie kilka komnat, większość nieciekawych. Bardzo szybko to się zwiedza. Cały czas zwiedzenia zamku to jest niecałe pół godziny, można powiedzieć nawet 20 minut. Więc jak kto lubi i bardzo chce zobaczyć, a szczególnie odstać dużo czasu w kolejce po bilet, to jego sprawa. Wystawa ta została otwarta w 2006 roku. W jej wnętrzu wyeksponowane są zabytkowe pojazdy konne wyprodukowane pomiędzy rokiem 1900 a 1939. Po zwiedzeniu zamku udajemy się teraz na rejs po jeziorze Czorsztyńskim. Wchodzimy na statek Harnaś. Harnaś mieści na pokładzie 130 osób i znajdują się na nim dwa tarasy widokowe, toaleta i kawiarnia. Podczas rejsu podziwiać można zaporę wodną, dwa zamki nad jeziorem oraz skansen czorsztyński. Rejs dobiega końca. Właśnie dopływamy. I idę teraz do żony. I później. Uważaj, mogą chusteczki. Wychodzimy. Hej, co tam? Skończyło się 50 minut, dopływamy do portu. Samym górem. I teraz, jaki teraz pan? Siekierki. Siekierki, okej. Okay. Siekierki. Yeah. Czap, nie? Dziękuję bardzo, do widzenia. Jest magnesik. Okej. Okay. Skoro magnesik jest, to teraz szukamy rodziny. Nie wiem, gdzie się podzieli. Chyba mi uciekli. Okej. Okay. Są tam. Ten magnesik jest taki dosyć inny niż wszystkie pozostałe tutaj. Większość tych magnesów jest zrobiona na jedno kopyto, a ten jest taki troszeczkę bardziej oryginalny. Więc zakup jest. Jak zwykle trafi na moją lodówkę.